Jeden z najpopularniejszych butów na jesień, które pojawiają się praktycznie w każdej topce, na YouTubie, na TikToku czy na Instagramie i u influencerów modowych. I tam możecie zawsze zobaczyć jakiś model marki Clarks. Zazwyczaj są to te klasyczne Clarks Originals, które możecie zobaczyć właśnie z tą piękną miodową podeszwą, która tak mocno kusi nas wszystkich. Tylko zawsze zastanawiamy się, czy naprawdę warto kupić te buty, ponieważ każdy z nas gdzieś je tam kojarzy, każdy z nas zastanawiał się nad ich kupnem i chciałby je mieć raczej u siebie, ponieważ wyglądają naprawdę bardzo ładnie, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy naprawdę warto je kupić. I dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć właśnie na to pytanie, czy faktycznie warto kupić buty marki Clarks, w szczególności jeżeli chodzi o Clarks Originals z tą miodową podeszwą. Ja sam mam model Break-On, który jest mega podobny do modelu Wallaby, także jeżeli kliknąłeś ten albo kliknąłeś ten filmik po to, żeby zobaczyć, czy ten model warto kupić, właśnie ten Wallaby, to tak naprawdę te modele są bardzo zbliżone do siebie i też dostaniesz odpowiedź na to pytanie, ponieważ główną przyczyną, która odrzuca wiele osób od kupna tych butów, jest utrzymanie tych butów w czystości i co tak naprawdę dzieje się z podeszwą, która wygląda tak pięknie na wszystkich zdjęciach. A jeżeli lubisz modę męską, streetwear, buty, to jest na pewno kanał dla Ciebie, także zasubskrybuj i nie przegap żadnego odcinka, bo na pewno coś Ci się przyda. A jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, no to oczywiście, jeżeli zostawisz lajka, będę mega wdzięczny. Jeżeli chodzi o samą markę Clarks, ona już produkuje buty lata. 200 lat już ma prawie ta marka. W 1825 roku, z tego co pamiętam, powstała w Wielkiej Brytanii. No i jak na sam staż tej marki przystało, te buty w większości są naprawdę bardzo dobre jakościowo. Przejdźmy do pierwszego punktu, jeżeli chodzi o jakość właśnie wykonania tych butów, ponieważ ona tutaj jest top level po prostu. Te buty wyglądają zazwyczaj bardzo, bardzo dobrze. W momencie, kiedy do mnie przyszły materiały takie jak zamsz, czy nubuk, czy na przykład nawet jakieś neoprenowe siatki, czy innego typu materiały, nawet jeżeli są wykonane z poliestru, czy tym podobnych rzeczy, to one naprawdę wyglądają bardzo dobrze, są bardzo dobrze wycięte i prezentują się na nogach super według mnie. Naprawdę jakość tych materiałów jest dużo lepsza niż na przykład takich marka jak Nike, Adidas, czy tym podobnych, gdzie chodząc w tym zamszu, ja sam i też nubuku, który tutaj występuje, no sam trochę nastawiałem się na to, że one mogą się dosyć szybko zniszczyć, ale jak widzicie, sama cholewka, no ona jest w idealnym stanie tak naprawdę. Tutaj widać po prostu, jak ładny jest ten nubuk i jak fajnie się można sobie go tutaj przecierać ręką. Bardzo fajnie się go czyści też w ten sposób. Jeżeli chodzi o jakość elementów, to naprawdę tutaj nie macie się tak naprawdę co zastanawiać, ponieważ i jakość wykonania cholewki, jakość wykonania podeszwy, tutaj wszystko działa po prostu. Jeżeli chodzi o wygodę tych butów, to tutaj Wam powiem, że one są mega wygodne. Naprawdę te buty były jednym z niewielu, które jak włożyłem stopę do środka, to miałem takie, o kurde, jakbym chodził w papuciach jakiś. Naprawdę ta nazwa taka, że wiecie, że wyglądają trochę jak takie indiańskie bambosze, no to w sumie nie wzięła się z niczego, ponieważ faktycznie jak wsadzicie tutaj nogę, no to są jedne z moich najwygodniejszych butów. Co ciekawe, ta podeszwa, która też jest stworzona specjalnych materiałów, ona też jest naprawdę wygodna i bardzo fajnie się w nich chodzi. Na zdjęciach, na różnych filmikach promocyjnych, ona wygląda trochę tak, jakby była, wiecie, trochę taka jak Boost, albo nie wiem, jak buty Air Maxy czy coś takiego, raczej właśnie jak Boost, że wiecie, jest taka mięciutka. No właśnie, niekoniecznie. Tutaj ta podeszwa, ona jest twarda. Jak tutaj postukacie sobie w nią, no to ona faktycznie jest twarda po prostu. I dla mnie to jest naprawdę na duży plus, ponieważ jeżeli podeszwa jest dosyć twarda, a wygodnie się w nich chodzi, to znak, że raczej nie będą Was bolały żadne pięty, tak jak czasami w niektórych przypadkach właśnie, jeżeli chodzi o Boost od Adidasa, gdzie Ultra Boosty mogły być na takim poziomie wygody, że osoby chodzące dłużej w nich, to bolały ich pięty ze względu na to, jak się układ sił tam działał i tak dalej, że po prostu ta amortyzacja była zbyt duża, a tutaj to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli już mówię o tej podeszwie, no to przejdźmy do jednego największego minusu tak naprawdę tych wszystkich par butów, o który wszyscy właśnie się nad nim zastanawiają. Jeżeli myślicie, że te buty będą wyglądały tak pięknie jak na obrazkach przez, nie wiem, przez rok chociaż na przykład, przez 2 lata, to totalnie nie. No niestety nie. Te buty po pierwszych 100 metrach, jak przejdziecie po jakichś liściach, przejdziecie po jakimś brudzie, po żwirze, po piasku, po czymkolwiek tak naprawdę, to te buty, ich podeszwa stanie się po prostu taka. Ona nie będzie już miodowa, ona już nie będzie, wiecie, taka pięknie żółtawa, no miodowa po prostu, wygląda jak plastry miodu ta podeszwa, na zdjęciach wygląda po prostu przepięknie.
No i niestety ona zacznie właśnie w taki sposób się brudzić i bardzo ciężko jest ją doczyścić. Da się, są różne filmiki na YouTubie, gdzie możecie zobaczyć, w jaki sposób ją wyczyścić. Na pewno to w jakiś sposób, wiecie, wpłynie na to, że ona będzie wyglądała trochę bardziej zbliżenie do tego, jak je kupowaliście, ale nigdy nie będzie w takim samym stanie, jak na samym początku. I to trzeba sobie uświadomić na samym początku kupowania tych butów. Zobaczyć zdjęcia właśnie takie jak tutaj moi właśnie Clarksów, które według mnie dalej świetnie wyglądają, pomimo tego, że ta podeszwa jest jaka jest i na zdjęciach, które teraz możesz zobaczyć, dużo bardziej mi się podobała, ale tak czy siak one mi się strasznie podobają i pasują mi fajnie do outfitu. Jeżeli to sobie uświadomisz, że okej, ta podeszwa będzie wyglądała tak, ale dalej te buty będą super, dalej te buty będą mega wygodne, będą bardzo dobre jakościowo i raczej posłużą na dłuższy okres czasu, no to wydaje mi się, że to jest główny taki, wiecie, główny taki przyczynowo-skutkowe myślenie, które trzeba sobie obrać, jeżeli faktycznie chcecie kupić te buty. Bo jeżeli chcecie je kupić tylko i wyłącznie dla tej podeszwy, to totalnie odradzam, ponieważ no ona będzie jaka będzie i będzie właśnie taka brudna i nic po prostu tego nie, no nie... Nie jesteście w stanie tego zapobiec w żaden sposób, możecie nakładać jakieś kładki, nakładki na buty, wiecie, protektory, sol i tak dalej, ale po pierwsze wygląda to dziwnie, po drugie prędzej czy później rozwali wam się ten protektor chodząc, bo zazwyczaj się rozwala chodząc i dostaniecie tam ten brud i będą znowu brudne. Także no, jest to tak naprawdę nieuniknione i to jest taki jedyny minus tak naprawdę tych butów, jeżeli chodzi o przyfitowanie do stylówek, jeżeli ktoś ubiera się bardziej taki casualowy sposób, bardziej taki, wiecie, vintage, na przykład jakieś swetry, różne motywy, nie wiem, właśnie indiańskie, taką koszulę teraz na sobą, albo jakieś kardigany i tym podobne, jeansowe kurtki, one bardzo ładnie z tego pasują, niektóre modele bardzo ładnie pasują nawet do jakichś takich bardziej formalnych stylówek, a jeżeli ubieracie się w taki bardziej streetwearowy, lubicie bardziej modele typu Air Maxy, bardziej typu, nie wiem, załóżmy, nie wiem, Vapor Maxy, Yeezy i tym podobne, to raczej nie są buty w tym kierunku, ale na pewno można się w jakiś sposób przekonać, bo one według mnie wyglądają bardzo dobrze, w szczególności jeżeli jesteście już starsi i raczej macie na względzie wygodę tego buta i to, żeby się prezentowało fajnie z wieloma rzeczami, no to tutaj akurat jest duży plus, ponieważ one pasują naprawdę do wielu stylizacji. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, ja zawsze polecam sprawdzać rozmiarówkę na stronie producenta. Jeżeli miałbym wam coś polecić, brać sobie pół rozmiara w dół. Ja mam zazwyczaj 29 cm długość wkładki, tutaj 28,5, więc jeżeli będziecie je kupowali, to o pół centymetra niżej bym brał po prostu i na pewno będziecie zadowoleni. Jako ocenę taką ogólną, no to muszę wam przyznać, że naprawdę jestem mega zadowolony z tych butów. Są to buty, które są bardzo ciężkie w utrzymaniu, tak jak mówię, czystości. Trzeba się namęczyć, żeby one wyglądały dalej w miarę dobrze, jeżeli chodzi o tą podeszwę. Jeżeli chodzi o górę, cholewkę, ona dalej będzie wyglądała świetnie. Według mnie dużo łatwiej jest ją czyścić, ponieważ zazwyczaj na przykład Wallaby są stworzone z jednego materiału, no i tam nie trzeba kombinować po prostu, żeby używać różnych, różnych materiałów, różnych środków do różnych materiałów, że nie wiem, tutaj do nubuku, tutaj do skóry, ponieważ czasami na przykład w modelach Jordanów jest tak, że część jest z nubuku, część jest ze skóry, potem jeżeli czyścicie tą skórę, to część najedzie na nubuk, na przykład że się zaciek i tak dalej, tutaj jest akurat dużo, dużo łatwiej. Także jeżeli chodzi o te buty, ja osobiście jestem mega zadowolony, w szczególności jeżeli chodzi właśnie o wygodę tych butów, ponieważ no już dawno nie miałem tak, żeby wkładając stopę do jakiegoś buta po prostu czuć tak jak się, jakbym chodził po pokoju, po prostu w jakichś klapkach albo w papuciach, kapciach, w zależności gdzie jesteście, z jakiejś części Polski. Także naprawdę mega wam polecam i oczywiście sprawdźcie inne recenzje butów. Wydaje mi się, że jeżeli szukasz jakiegoś danego modelu, to znajdziesz recenzję go na moim kanale, a jeżeli nie, to pewnie się w końcu pojawi. Dzięki, cześć!